Cześć wszystkim, to jest Tyna i ogółem rzecz biorąc nigdy nie potrafiłam być tak naprawdę przerażająca. I Halloween co roku to był właśnie ten moment, kiedy to wychodziło na jaw. Dobra, ale ja może usunę tego kwiatka, to będzie bardziej, wiecie, przerażająco. Dzisiaj zapraszam Was na tag książkowy, do którego znowu sama się nominowałam. I jest to Halloween Book Tag. I dla tych, którzy nie znają jeszcze zasad, mam tutaj taki magiczny słoiczek, w którym mam 8, chyba 8 z tego co pamiętam, bohaterów książek i mam każdą kategorię i do każdej kategorii losuję po jednym i oceniam, czy on tam pasuje, czy raczej nie. A więc pierwszą kategorią jest bohater, z którym straszyłabyś innych. Tak wiem, słoiczek bardzo klimatyczny, no ale przepraszam, no, musicie mi wybaczyć. Dobra, lecimy na początku. Ojoj, dobra, bohater, z którym straszyłabym innych, a raczej bohaterka, jest to Triss z Niezgodnej. Wydaje mi się, że w sumie to by nie za bardzo wyszło, bo zarówno ja i Triss nie umiemy straszyć ludzi. Ja jestem bez talencie. Jak chcę kogoś przestraszyć, to ludzie zwykle się śmieją, co wcale nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że fajnie byłoby spróbować. Tak więc z Triss mogłabym jak najbardziej straszyć ludzi. Bohater, który byłby w stanie zrobić ci halloweenowego psikusa. Jest to Adam z Daru Julii. I wiem, że Adam nie byłby w stanie zrobić mi halloweenowego psikusa, bo po pierwsze był on strasznie sztywny, chociaż z drugiej strony Adama nieszczególnie lubiłam, wolałam o wiele bardziej Warnera, więc jeżeli wyskoczyłby mi gdzieś, to pewnie bym się go przestraszyła, chociaż chyba o wiele bardziej bym go zhejtowała, bo całe życie próbował kontrolować Julię i nie wybaczę mu tego. I hello, nie można wymagać od ludzi, żeby się dla niego zmienili. Nie lubię Adama. Pewnie bym się go przestraszyła i kazała uciekać jak najdalej ode mnie. Dobra, lecimy dalej. Bohater, z którym pójdziesz na halloweenową imprezę. A więc bohaterem, z którym pójdę na halloweenową imprezę jest Maxon z Rywalek. I powiem Wam szczerze, że bardzo chętnie, bo Maxon, jakby ktoś nie wiedział, jest księciem. No to kto by nie chciał iść na imprezę z księciem? Ogólnie ja bardzo szypowałam Amerykę oraz Maxona, więc może przy okazji tego, że pójdę z Maxonem na imprezę, to również weźmie on ze sobą Amerykę. I przy okazji myślę, że właśnie z nią bym się bardzo zaprzyjaźniła, więc jak najbardziej ja bardzo chętnie. Bohater, z którym oglądałabyś straszny film. Ja nie lubię strasznych filmów raczej, chyba że z fajnymi ludźmi, bo wtedy w sumie bardziej śmieję się z fabuły niż boję, więc mam nadzieję, że wylosuję kogoś takiego, wiecie, w miarę ogarniętego. O nie, to powiem Wam, że nie. Nie ma mowy. W życiu nie obejrzałabym żadnego strasznego filmu z Annabelle Silver. Ja Annabelle niestety no nie za bardzo za nią przepadałam, bo w sumie horrorem byłoby przebywanie obok niej, a nie samo oglądanie filmu, więc nie dziękuję. Bohater, który będzie próbował przejąć kontrolę nad światem w halloweenową noc. No nie wiem do końca, czy Hermiona próbowałaby przejąć kontrolę nad światem w halloweenową noc. Myślę, że mimo wszystko nie. No jakoś nie trafiło mi się bardzo dobrze i uważam, że ta bohaterka totalnie nie pasuje do kategorii, ale trudno, bywa. Bohater, któremu do twarzy w strasznym przebraniu. Ja wylosowałam tutaj Jacka Reachera z Poziomu Śmierci. Ogólnie czułabym się przy nim bardzo bezpieczna, bez względu na to, co by na siebie włożył. No bo hello, to jest Jack Reacher. W sumie mógłby się nawet przebrać za samego siebie, to wtedy byłoby mu jak najbardziej do twarzy. Więc załóżmy, że tak, bohater, który będzie się bał wyjść tej nocy z domu. Ja akurat w tej chwili wylosowałam Eleonorę z Eleonory i Parka. I w sumie uważam, że Eleonora mogłaby się nawet trochę bać wyjść tej nocy z domu. Sama nie wiem, co mam za bardzo o tym myśleć. Następną i już ostatnią kategorią jest bohater, który z natury nie pasuje do przerażającego motywu Halloween. I wylosowałam Valentine Wiggin, czyli jedną z moich ulubionych bohaterek gry Endera, zaraz po Petrze Arkanian. I w sumie to Valentine totalnie nie pasuje mi do motywu samego Halloween. I zgodzę się jak najbardziej z tą kategorią, bo to jest postać, której nie potrafię jakoś połączyć ze straszeniem ludzi. Ona zamiast straszyć i marnować czas na takie rzeczy, wolałaby raczej pisać eseje jako Demosthenes, więc totalnie mi tutaj nie pasuje i ta kategoria pasuje mi, mojej osobie, w 100%. I to już byłoby właściwie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się jak najbardziej spodobał. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, kliknięcia tego magicznego dzwoneczka na dole, podnięcia na Snapa, Instagrama, ale to Wy już wiecie co robić. Więc dziękuję Wam po prostu za obejrzenie. I od razu jeszcze mówię, że nominuję każdego, kto tylko ma na ten tag ochotę. A więc do następnego.